Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, dzisiaj odcinek poświęcony ekosystemowi Polkadot i projektowi Polkadot. Tak, jak w tytule, cztery projekty, które są e, jako para na, na Polkadocie mogą eksplodować, ale nie tylko e, dzisiaj o tym, bo pokażę Wam znowu pewną bardzo ciekawą stronę, która e, myślę, że ułatwi Wam e, szukanie pewnych informacji i ułatwi Wam weryfikację tego, co może wydarzyć się na Polkadot w przyszłości, bo jak dobrze wiecie, szykujemy się do takiego ogromnego wybuchu w sieci Polkadot. Cały czas mamy informacje o tym, że ten system się rozbudowuje, różne projekty rozbudowują swoje ekosystemy, przybywa para chainów, o czym wam dzisiaj pokażę. Omówimy krótko zwięźleń na temat, bo myślę, że tego widzowie wymagają, żeby to nie było rozciągnięte w jakimś ogromnym czasie. Słuchajcie, gdyby było to słychać wiercenia, no niestety sąsiad, nie mam na to wpływu, no jakoś to trzeba e, uwzględnić. Zaczynamy od Coin Market capu, Oczywiście zobaczmy ten Bitcoin. Cały czas gdzieś jest w trendzie bocznym. Jakbyśmy mogli zauważyć, to 45-48 tysięcy, a Ethereum 3357, więc te 3,5 tysiąca gdzieś też są tą barierą. No i tyle było, jeżeli chodzi o, chodzi o ten coin market, Cup, bo więcej nie ma co się skupiać i o, o czym omawiać. cenę Polka Dot myślę, że każdy gdzieś, jeżeli śledzi, no to wie, nie będę tutaj albo nawet piszemy sobie Polka Dot, zobaczymy, co tu jest w ogóle. Polka Dot, zobaczymy, ile to dzisiaj kosztuje. Zobaczcie 21,55 i tu mamy zmianę dosyć sporą, tak 17,5% w ciągu 90 dni. Dobra, weźmy sobie tutaj ostatnie. 24 godziny, i tutaj mamy też zmianę 6% w dół. A więc tyle tu, co można powiedzieć o Polkadocie. Przejdźmy do tych artykułów, które ja przygotowałem i omówmy sobie te projekty, które mogą dać nam ogromny zysk. Moi drodzy, jeszcze słowo tutaj wstępu. To, co jest w tym materiale przedstawiane, to jest oczywiście wszystko do zweryfikowania. To nie jest tak, że ja coś mówię i to będzie na 100%. Aczkolwiek chciałbym powiedzieć, że widzowie, którzy oglądają mój kanał i którzy skorzystali na przykład we wczesnej fazie wejścia w sieć Kronos i tam ulokowania swojego kapitału mogą dzisiaj mówić o dosyć sporym zysku. tak? A więc warto sobie tutaj ten kanał śledzić, dać subskrybuj, dać dzwoneczek i posłuchać wiadomości, które naprawdę są przekazywane w sposób taki prosty, czytelny, a i dzięki nim na pewno można kilkakrotnie było zarobić tutaj dosyć spore pieniądze i ci, co są stałymi widzami, dobrze o tym wiedzą. Dobra, przejdźmy sobie do tych artykułów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Pierwszy tutaj artykuł to jest moi drodzy z Daily Hold. To jest właśnie o tym, co ja mówiłem, czyli, cztery altcoiny zbudowane na polkadocie eksplodują pośród szybkiego rozwoju ekosystemu, ponieważ protokół interoperacyjnej między łańcuchami polka dot nadal się rozwija. Kilka projektów zbudowanych na jego ramach odnotowuje znaczne wzrosty. I tu będziemy mieli wymienione: MUMBIN to inteligentna, inteligentna platforma kontraktowa kompatybilna z Ethereum Virtual Machine, która działa jako parachain polka dot. Projekt wykracza poza podstawowe funkcje Ethereum, oferując również stakowanie i zarządzanie łańcuchami, integrację między łańcuchami. Moi drodzy, jeżeli gdzieś oglądamy w ogóle jakieś różne kanały e, YouTube'owe, no to wszędzie zazwyczaj przewija się, że mm, taką racją bytu projektów kryptowalutowych na przyszłość są projekty, które są interoperacyjne, które będą mogły łączyć się po, poprzez e, różne mosty, poprzez różne łańcuchy e, z wszystkimi projektami dookoła, tak i takim multioperacyjnym projektem właśnie jest Polka Dot, a dookoła niego buduje się tam właśnie strefa tego, tych parachainów, które będą działały osobno, aczkolwiek będą w jakiś sposób połączone z tą siecią Polkadot, tak? W styczniu Moonbeam zebrał ponad 900 milionów dolarów w tokenach DOT podczas kampanii, kampanii Crowlandowej, Mój Moi drodzy, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że przecież mieliśmy te Aukcje na Binance, tak, tych pięciu projektów, paraczej nowych, które wygrały, i pokażę Wam, że te cztery projekty są na naszym portfelu. Kryptoemerytura. Ja wiem, że niektóre dostały ostro w plecy, tak, Moon River, naprawdę dosyć sporo spadł, ale czasami jest tak, że ten bolesny spadek rodzi się nowym. Odbiciem i nowymi zyskami. Tak? Tutaj mamy, że wzrosła ponad 100% i tak dalej. Po korekcie GM utrzymuje górę na 12,26%. Zyski widać w szarym projekcie Moonbeam, Moonrival, inteligentnej platformie kontraktowej, która zapewnia kompatybilność z Ethereum. Projekt ma na celu ułatwienie korzystania z popularnych narzędzi programistycznych. Do tworzenia lub ponownego wdrażania projektów opartych na języku programowania Solidity so z wykorzystaniem maszyny wirtualnej EWM, aby programiści mogli skutecznie przenosić swoje projekty do Moonriver. <coughs> Tutaj będzie też mówione za chwilę o jeszcze innych projektach. Chciałbym zwrócić uwagę, że te projekty, tak jak powiedziałem, budują swoje ekosystemy i współdziałają, jakby można powiedzieć, pomiędzy Polkadot a innymi. Łańcuchami, tak? No tutaj mamy łańcuch Ethereum. Porządkowo wzrósł o 36, później spadł gwałtownie i jest naprawdę bardzo, bardzo nisko, ale chciałbym zwrócić na bardzo tutaj, bardzo uwagę na projekt Astr, który no, bardzo prężnie działa, bardzo się rozwija i zaraz Wam pokażę, jaki mieliśmy ostatnio wzrost na Astr, trzeba powiedzieć na projekt na. E, portfel kryptoemerytura, e, reklina, bizne, reklina biznesu, i tam Wam pokażę, i to jest projekt łączy blockchain warstwy pierwsze poprzez ekosystem polka.dot za pośrednictwem sieci ASTR z możliwościami obejmującymi zdecentralizowane finanse, niezmienne tokeny i zdecentralizowane organizacje automatyczne, czyli DAO. Jego token użytkowy Astro oferuje nagrody za obstawianie, opłaty transakcyjne na rynku łańcuchowym. Tydzień temu Astro został wyceniony na 0,12%, po czym wzrósł o 125% do szczytu 0,27% w piątek. Astro poprawił się w ostatnich dniach, obecnie spadł o 7% w ciągu dnia z ceną 0,20 dolarów, a więc 120% moi drodzy, o Astro. Ja mówiłem już dosyć dawno na projekcie kryptoemerytura z Rekinem Biznesu i tam wrócimy do tego, bo ludzie pytają się co tam się dzieje. No nie dzieje się nic, bo rynek jest gdzieś cały czas w fazie takiego bocznego trendu. Ja na razie nie dokupuję tam żadnych projektów, dlatego że lokuję pieniądze gdzie indziej, o czym mówię na swoim kanale. tak? I tym AS za chwilę się zajmiemy, pokażę Wam jak to wygląda. I czwartą historią sukcesu opartą na DOT jest Akala. E, również jest na naszym portfelu. A więc te cztery projekty, o których, wymawiam, o których dzisiaj tu rozmawiamy, są na portfelu kryptoemerytora e, z rekinem biznesu. Tak? Sieć oferuje mikroopłaty za gaz e, i tokeny użytkowe AK. E, Nagradzamy dostawców węzłów, a także jest wykorzystywana do zarządzania. Akala rosła w ciągu ostatniego tygodnia, skacząc o 57% z najniższego poziomu do 1,95%. W sobotę, po pewnej niestabilnej akcji cenowej, Akala powróciła dzisiaj. E, 9% i utrzyma większość swoich zysków obecnie wycenianych na 1,79%. Messari, firma zajmująca się analizą kryptowalut, zwróciła uwagę, że DOT, Polka DOT, jest obecnie najczęściej używanym tokenem wśród kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych, a także innymi fundamentalnymi zmianami. Nazwany natywny token Polka DOT to token na narzędziowy i ładu korporacyjnego używany do uczestnictwa w zarządzaniu opłatach transakcyjnych, obstawianie i łączenie do sla, dla slotów paraczeń od marca 2022 DOT jest najczęściej posiadanym aktywem się funduszy kryptograficznych. Chciałbym wam powiedzieć, że e, było głośno o tym, że firmy telekomunikacyjne kupiły e, różne inne te fundusze kupują ogromne ilości e, tokenu Polka DOT. Z myślą o tym, że kiedy ten system rzeczywiście zacznie funkcjonować w 100%, będą to ogromne, ogromne zyski. Zanim przejdę do tych dwóch następnych artykułów, przejdźmy sobie do Portfela Kryptoemerytura z Rekinem Biznesu, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, mamy tu Gate.io i na, tym, na tej platformie mamy zbudowany nasz Portfel Kryptoemerytura i chciałbym Wam pokazać, zobaczcie, dzisiaj Doge, idzie do góry wallet tak? i tu mamy, i jaką mamy sumę 1373, ostatnio było 1430, ale to widzicie, rynek jest różny i tutaj proszę bardzo, mamy Astra Kupionego 244 dolary. Nie będę się zagłębiał w teraz, ile, za ile i po co kupowałem, bo to jest wcześniej podawiane, podawane w mojej zakładce na Discordzie. Tam jest taki projekt CryptoMertura z rekinem biznesu i tam macie wszystkie zakupione projekty, w jakich cenach kupowaliśmy i, i, i jakiej ilości. Mamy Akale, moi, moi drodzy, zobaczcie sobie. Mamy również tutaj jeszcze, zaraz Wam pokażę, GLM, Moonbeam. I dosyć daleko jest ten Moon River, który, o, gdzie jest Moon River? A nie, to tu nie tutaj nie. Moon Rivera tutaj nie mamy kupiony, przepraszam. Mamy tylko Akale, Moonbeam, Akala, Alchemy Prime, mamy kupiony jeszcze. Mamy Akale i mamy Ast. Mamy trzy projekty. Czyli Moon, Moon River ja mam w ogóle gdzie indziej kupiony. Nie tu na tym portfelu. A więc te trzy projekty znajdują się na naszym portfelu krypto Emerytura z rekinem biznesu. Tyle e, pokazania tego, że to rzeczywiście jest na tym portfelu i czeka na dobre czasy, kupowane jeszcze w jakichś e, sytuacjach e, wręcz y, wzostały, kiedy rynek był gdzieś indziej. Ale dzisiaj można na Astrze naprawdę, naprawdę zarobiliśmy dosyć sporo. Pokażę Wam wykres, jak to wygląda, e, żeby nie było jeszcze. Że tu jest, o zobaczcie, jak to wygląda. E, jak to rosło. My gdzieś kupowaliśmy, tutaj mówię, e, gdzieś na, na tym, tutaj na tym pułapie. Myślę, że tak, tutaj gdzieś o. Na 012, coś takiego. Wejdźcie sobie, mówię, na Discord. Rzeczywiście tam jest wiele informacji przydatnych do tego, żeby sobie zobaczyć, jak ten projekt i w jakiej cenie był kupowany. Zapraszam również na Telegramę na cryptoflash24. Informacje daje non-stop, także za darmo można być na bieżąco, co się dzieje w świecie kryptowalut. Przejdźmy dalej do, tego, do tych artykułów, które ja chciałbym pokazać. Pokażę Wam jeszcze teraz stronę, która moim zdaniem jest hitem. Jest to Palaczeń Info. Jest to kompendium wiedzy na temat właśnie projektów parachainowych, które są zbudowane na Polkadot. Razem mamy 165 projektów parachain, i zobaczcie, tutaj mamy aktualności, czyli co obecnie się dzieje w danym projekcie zbudowanym na parachain, jako parachain albo projekcie na, w ekosystemie Polkadot. Mamy wydarzenia, które się wydają. Dzieją na systemie Polka Dot, ale również moi drodzy, mamy tutaj wszystkie mm, projekty, które chcielibyśmy sobie przejrzeć. I taka rzecz, która jest fantastyczna, klikamy sobie na ten projekt, moi drodzy, zobaczcie, i mamy przeniesienie od razu z opisem i ze wszystkimi mediami społecznościowymi na górze jest belka, które są dostępne. Mamy wszystko opisane o e, Akali, zobaczcie, możemy sobie przejrzeć. Mamy e, eventy, mamy tutaj inwestorów, no. Kompendium mają partnerów. Zobaczcie, jest to kompendium takiej ogromnej wiedzy, że naprawdę na tym kanale pokazuję Wam strony, które pozwalają bezpośrednio Wam, jako inwestorom kryptowalutowym, zerknąć sobie, spojrzeć i brać w tym udział. Jako research, tak? Prosty research, możecie sobie tu wszystko przeczytać. To nie jest naprawdę jakimś tajnikiem tajnej wiedzy, bo pokazuje wam, zobaczcie, mamy linki do Stackingu, mamy roadmap, mamy wiki, mamy White Paper. Jest tu naprawdę wszystko. Jedna strona, która pozwala nam wejść wszystkie tokeny. E, znaczy to wszystkie projekty parachainowe na, zbudowane na ekosystemie e, Polka Dot. A więc no, naprawdę e, super wiadomość dla wszystkich, którzy wierzą w, w projekt Polka Dot i które wie, którzy wierzą mm, w te wszystkie projekty, które e, są budowane. Zobaczcie, tego naprawdę jest dosyć sporo. Shiden mamy i, i mamy i, i Bisfort, na Kusamie mamy, e, tu są po polsku przetłumaczone od razu. Ale naprawdę jest tego ogromna ilość i można było sobie to wszystko sprawdzić, jak to wygląda, czym się charakteryzuje i czy warto wejść w te projekty. Bo moi drodzy, czasami jest tak, że o wielu projektach kryptowalutowych mówi się dość głośno, a te, o których się nie mówi, ale budują ogromny ekosystem, nagle eksplodują. eksplodują. I warto by było sobie przejrzeć to wszystko, poczytać, zobaczyć. I podzielić się, gdybyście mieli jakiś fajny rzeczywiście tutaj projekt, który jest we wczesnej fazie, a da dosyć spory zarobek, podzielić się tym w komentarzach na YouTube. No dzięki temu, że my się dzielimy różnymi informacjami, możemy wspólnie zarabiać pieniądze, tworząc tą jedną rodzinę rekinów biznesów, tak? Strona mega, mega, mega przydatna do tego, żeby poznać w ogóle cały system, ekosystem Polkadot i zobaczyć, co tu czy się dzieje. Zobaczymy, mamy ostatnio 5 kwietnia Litentry dołącza do do Auctions. Litentry to również jest projekt, który był w jako aukcji na parachain na Binance. Ja nie mam go kupionego. Pewnie inni mają. No, jest takie przysłowie, że wszystkiego nie da się mieć w świecie kryptowalut. Niestety na coś trzeba się zdecydować. Na innym portfelu mam jeszcze para pchale Network. I mam ten Moonriver nieszczęsny, który kupiłem dosyć drogo, a dzisiaj naprawdę dość sporo spadł i ma do odrobienia dosyć spore procenty. A więc to pokazuje nam drogę i research tych wszystkich parachainów, które możemy sobie zrobić na sieci Polka Dot. Strona, tak jak powiedziałem, parachains.info i otwieracie, klikacie i macie dosłownie tutaj wszystko, co by Wam było potrzebne do tego, żeby sobie to wszystko przeanalizować. I tą ostatnią stroną, o której tutaj ja mówiłem i mam, to mamy para Parachains Live, czyli tutaj mamy, przetłumacz, zobaczcie, koniec strzykania, rozpo, rozpoczęcie parachain jest tutaj. Tu mamy prawdziwa interoperacyjność, Mamy skalowalność ekonomiczna i transakcyjna, łatwa innowacja blockchain, wysoka efektywność energetyczna, bezpieczeństwo wszystkich, dla wszystkich, zarządzanie i dowiedz się więcej od Polka Doty. Zobaczcie, tu możemy to sobie kliknąć i mamy tu, zobaczcie, znowu stronę Opolka Dot. Przetłumacz, mamy GitHub, mamy dokumentację, mamy czat elementu, dowolny rodzaj do, danych w dowolnym łańcuchu. Jest tych informacji naprawdę, naprawdę ogromna ilość. Zobaczcie, tego, tego nie da się po prostu zrobić w krótkim odcinku dotyczących Polkadot i jego ekosystemu, ale pokazuję Wam strony, pokazuję Wam rzeczy, gdzie jest to możliwe do przeanalizowania dla Was, jako inwestorów indywidualnych i. Pewnie trzeba by było to zrobić, bo nie ma co ufać temu wszystkiemu, jak się mówi tylko i wyłącznie, czy słucha się na różnych kanałach czy mediach społecznościowych. Czasami taki research pozwala znaleźć taką perełkę, można powiedzieć, w systemie na przykład ekosystemie, na przykład Polka DOT. Ja wierzę w to, że takie parachainy jeszcze będą powstawały, albo już są powstały, ale na razie o nich jest cicho. Na razie o nich jest cicho, ale pojawi się nagły wybuch tego i nagła, nagły wzrost, kiedy ten projekt naprawdę zacznie rządzić w ekosystemie. My rozmawiamy tutaj o czterech takich głównych, tak? No, jeszcze Litentry był również tam e, gdzieś, mówię, na tej aukcji na Binance, Binance ale mm, tych jest 165 tym chainów i cały czas dochodzą nowe, tak? Tak ten cały ekosystem cały czas się rozbudowuje. I tak jak to jest na e, Kronosie, tak jak to jest na. Wave się, tak jest to, jak to jest na Lunie. Czasami te projekty dopiero ładują się i ta eksplozja dopiero nastąpi niebawem, tak? Więc dzisiejszy odcinek mam nadzieję pokazuje wam kierunek inwestowania w ekosystem Polkadot. I oczywiście pewnie niektórzy tylko widzą to przez pryzmat tego jednego tokena Polkadot i nie widzą całego, całej tej struktury dalej, tak? czyli całego tego ekosystemu tych parachainów, bo po prostu nie wiedzieli gdzie to zweryfikować i gdzie tego poszukać na ten temat. Ale moi drodzy jest tego naprawdę sporo i warto się tym zainteresować póki jeszcze jest na to czas, bo czasami jest tak, że czy to było w Kronosie, czy to było w Wavesie, czy to było w Lunie, czy to było w Fantomie, na samym początku ludzie nie wchodzili. A dopiero kiedy następuje taka eksplozja, kiedy to wszystko zaczyna iść gwałtownie do góry, to wtedy się niektórzy budzą no i wchodzą, a później jest wielkie rozczarowanie, bo jest korekta, bo jest jakaś wyprzedaż i po prostu gdzieś ta wartość spada. Tak? Dlatego pokazałem wam dzisiaj. Naprawdę kompendium wiedzy na temat Polkadot. Dużo ludzi wierzy w ten projekt. Dużo ludzi, zobaczcie, dużo korporacji, funduszy najróżniejszych kupuje te, te tokeny Polkadot, ale myślę też, również, że kupują tokeny parachainów. I to. Jest na pewno jedna z dróg do inwestowania w świecie kryptowalut. Nie jedyna oczywiście i nie ostatnia, bo będziemy tutaj o wielu ekosystemach rozmawiali. Na pewno następnym ekosystemem będzie Cardano, które również budzi ekscytację, które również ma ogromną świetlaną przyszłość. Tak jak Polka Dot. Jeżeli wszystko będzie przebiegało zgodnie, jeżeli będzie społeczność, jeżeli będą inwestorzy, bo to jest kluczowym elementem do rozwoju danego ekosystemu blockchaina w świecie kryptowalut. Niestety, moi drodzy, bez tego się nie da istnieć. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik mega, mega interesujący. I podziękuję Cię łapką w górę, udostępnieniem i komentarzem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć.